Cześć! Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście z nami i zapraszamy Was na dzisiejsze zajęcia. A pamiętajcie też, bo na końcu Asia pokaże Wam to, o czym rozmawialiśmy w środę, te kaczki. Bo w środę jest spotkanie z Kubą wieczorem. Jakbyście chcieli się z nim spotkać, to napiszcie na adres mailowy w opisie, który jest. No to co? Śpiewamy? Śpiewamy! Tak mówi Pan, dziś stoi. Dziękuję za tatę i za mamę, za wszystkich stąd, za innych dzieci i za to, że jesteśmy tutaj. I dziękuję Panie za wszystkich. Amen. Wiersz pamięciowy na dziś. Bowiem z pewnością okaże Ci łaskę. Drugi Samuela, rozdział 9, wiersz 7. Ach, dobrze, że mam wodę. Mogę się napić. Długi dzisiaj dzień. Fajna woda. Fuj! Słona! Ktoś nasypał soli. Ta woda jest do niczego. Ach. Chyba pójdę nalać nową. Jak masz coś zrobić, coś naprawić, żeby było lepiej, to zrób to od razu. Widzieliście, co zrobił wujek Mariusz? On od razu poszedł wymienić wodę. No, ja widziałam, że tak zrobił. Zauważył, że coś nie działa i od razu to poszedł naprawić. No, jak widzimy kogoś, że ktoś potrzebuje pomocy, to warto mu od razu pomóc. No, widziałeś, że teraz dużo dzieci znowu nie chodzi do szkoły? Tak, widziałem. A wiesz, co mi przyszło do głowy? Że może moglibyśmy tym dzieciom troszkę pomóc i zapytać na przykład sąsiada, sąsiadki, czy ich dzieci nie potrzebują opieki i byśmy mogli się nimi zaopiekować, bo dużo dzieci jest samych, zostawionych w domu. Oni sobie nawet herbaty sami nie potrafią zrobić. O, ciekawy pomysł. No, musimy się nad tym zastanowić. A wy, dzieci, macie jakiś pomysł, co możecie zrobić? Widzicie wokół was kogoś, kto potrzebuje pomocy? Coś, co moglibyście poprawić? Ja nie wiem, ale może ich poprosimy, żeby napisali w komentarzu, jeżeli coś im przychodzi do głowy, jakiś fajny pomysł, co możemy zrobić dla innych, jak im pomóc. Napiszecie? Tak, prosimy, napiszcie. A wiesz co, Asia? To ja od razu pójdę zadzwonić, a ty im w takim razie opowiedz historię na dzisiaj. Okej, dobra, możemy tak zrobić. To do zobaczenia. No to zostałam sama. To wam opowiem dzisiejszą historię. Elizeusz postanowił pojechać do szkoły proroków w Gilgal.
Pojechał tam razem ze swoim sługą. Kiedy dojechali na miejsce, od razu chłopcy otoczyli Elizeusza i chcieli wiedzieć, znać odpowiedzi na różne pytania. No i tak sobie rozmawiali. O, cześć, jesteś, wróciłeś do nas. Tak, już zadzwoniłem, już wszystko wiem. Dobra, to potem mi opowiesz. A teraz tylko skończę, dobra? No i wyobraź sobie, że Elizeusz przyjechał do uczniów i rozmawiali, uczyli się, dyskutowali. I wiesz, co się stało? Usłyszeli nagle jakiś dziwny dźwięk. Burczenie w brzuchu! Dokładnie tak. Tak zaczęło komuś burczeć w brzuchu. I wtedy Elizeusz tak się rozejrzał i zobaczył, że chłopcy wyglądają na bardzo chudych, bardzo blado. I zawołał sługę. Chodź, przynieś garnek i ugotuj im jakąś zupę. I co się stało wtedy? No i wyobraź sobie, że ten sługa poszedł najpierw do spiżarni. I tak patrzy tam po piwnicowych szafkach. Ale tam nic nie było, bo w kraju była susza znowu. Zastanowił się, co tu zrobić i poszedł do ogrodu. I tak się rozglądał, ale nie mógł zauważyć nic, z czego dałoby się ugotować zupę albo cokolwiek. No i co wtedy się stało? No i wyobraź sobie, że w końcu znalazł coś, co wyglądało trochę jak ogórek, trochę jak dynia, trochę jak cukinia. Zerwał to i zaniósł szybko do kuchni swojej. Wrócił wszystko do gara, zaczął gotować, ugotował zupę. Elizeusz się ucieszył, że już tak pięknie to wszystko pachniało. Chłopcy byli tacy szczęśliwi, bo byli bardzo, bardzo głodni. No i co dobre to było? No i wyobraź sobie, że sługa Elizeusza nałożył wszystkim tą zupę i ci uczniowie tak wzięli pierwszą łyżkę. I co? No i tak przełknęli tą pierwszą łyżkę, ale takie coś to było takiego dziwnego i już drugiej nie byli w stanie wziąć. Czemu? Bo to smakowało jak trucizna. To było okropne. Wow. I co się stało? No i Elizeusz zawołał sługę, żeby przyniósł mu mąkę. Mąkę? Po co mąkę? No, kazał przynieść tą mąkę, rzucił ją do gara. I co się stało? No i się pomodlił i poprosił, żeby znowu sługę nałożył tą zupę wszystkim uczniom. No i co wtedy było? I zupa okazała się być wspaniała! Uff, ale się zestresowałem, że im było to niedobre znowu. Uff! No i właśnie na tym po wszystko polega, że jeżeli możemy coś zrobić, żeby komuś pomóc, to trzeba to zrobić. No fakt. Elizeusz najpierw zauważył, że są głodni i postanowił dać im zupę. A potem jak zauważył, że jest niedobra, to jeszcze ją poprawił, żeby była faktycznie do zjedzenia. I tak jest, jeżeli jest tylko cokolwiek coś, w czym możemy pomóc, co możemy zrobić, żeby innym było lepiej, to warto jest to zrobić od razu. No, masz palec od mąki. No, trochę mam całą rękę. Zobaczmy, jak to brzmi w Piśmie Świętym. Cześć. Chciałabym wam dzisiaj przeczytać tekst, który zapisany jest w drugiej Księdze Królewskiej, rozdziale 4, w wierszach od 38 do 41. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz powrócił do Gilgal. Gdy zaś uczniowie prorocy skupili się wokół niego, rzekł do swojego sługi: postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj strawy dla uczniów prorockich. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać jarzyn i natknąwszy się na dzikie pnącza, nazbierał z nich dzikich ogórków pełną swoją opończą, a przyszedłszy wkroił je do kotła ze strawą, choć ich dotąd nie znali.
Potem rozlano to dla owych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść tę potrawę, krzyknęli: śmierć w kotle, mężu Boży! I nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł: więc przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł: rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle. Skąd Elizeusz wiedział, co robić, co poradzić służącemu? Co stało się, kiedy uczniowie posmakowali jedzenia? Kto pomógł mu dojść do tego, co zrobił? Kto pomoże tobie, kiedy nie będziesz wiedział, co robić, żeby być miłym dla innych? Ale ci przeszkadzają, nie możesz nagrywać. No, a chciałam ci powiedzieć, Kuba, Pan Bóg to jest taki spryciarz, który wyobraź sobie, że jak stwarzał różne rzeczy, to robił to tak sprytnie, żeby jedna rzecz pomagała drugiej. Na przykład kwiatki. Zaraz ci coś pokażę. Chodź ze mną. Idę. Zobaczcie sami, ten kwiatek nazywa się lwia paszcza. Ma takie dziwne imię, bo ma taką otwierającą się paszczę. Sami zobaczcie tutaj, hop. Hom, hom, niom, niom, niom. I Pan Bóg to tak wspaniale stworzył, że zobaczcie, to będzie nasza pszczółka. Pszczółka podlatuje i ona jak tutaj usiądzie, to ten kwiatek pod wpływem pszczółki opada w dół. I ona wtedy może tam wejść do środka, zjeść sobie pyszności, a jeszcze wychodząc, zobaczcie co tutaj jest. Mamy tutaj taki pyłek, który osadza się jej na skrzydełkach i dzięki temu może zapylić kolejne kwiatki. A zobaczcie, tutaj mamy z kolei taką różową lwią paszczę. Hom, niom, niom, niom. I znowu pszczółka podlatuje, sobie tutaj siada i wtedy taka winda się robi. Pszczółka sobie zjada wszystko, odlatuje i się zamyka kwiatek. Pan Bóg jest niesamowitym stworzycielem i wspaniale to wszystko wymyślił. Zastanówcie się, co byście mogli zrobić, pomimo tego, że jesteśmy wszyscy zamknięci, dla kogoś, kogo znacie, kto jest blisko, kto jest waszym sąsiadem na przykład. To by było bardzo fajne. Na przykład możecie zrobić też coś dobrego dla... No, dla kogo, Kuba? Dla ptaszków. Teraz jest taki sezon, że akurat wasza pomoc będzie im bardzo, bardzo potrzebna. Zobaczcie, co możecie zrobić dla nich. Cześć! Do kamika dla ptaków potrzebujemy butelkę, talerzyk lub taka pokrywka, sznurek, takie coś do farby lub taką pokrywkę. Okej, i też potrzebujemy farby, bo będziemy dużo, dużo malować. I jeszcze taki nożek, to rodzice muszą robić, bo wy możecie się uderzyć. Jeszcze pędzelki, żeby malować, bo nie można o tym zapomnieć. I oczywiście klej na gorąco. I też to rodzice muszą robić, tak nożek. Te dwa muszą robić. Super, do dzieła! Do dzieła! Cześć, ja tylko wpadłem na chwilę, żeby przypomnieć, że dla tych, co byli na spotkaniu w środę, na samym końcu jest mały fragment. Znikam. Do zobaczenia. Już zrobiliśmy nasze domki. I jeszcze będziemy to robić, psy. Ja najpierw... Do góry podnieś. Pomalowałam jego... Butelkę. Żółto. Potem zrobiłam te... Żeby tutaj były takie ładne białe tutaj. I potem zrobiłam te okna, a potem
potem zrobiłam te kropki. Potem mama mi zrobiła takie coś. Czyli dziurkę zrobiliśmy w korku. Tak. Przez korek przewlekłam sznurek, to jest akurat sznurówka do butów. I zrobiłam pod spodem. Pod spodem zrobiłam węzełek, supełek, żeby nie wypadało. Jeszcze z miski. W miseczce zrobiłam dziurę. Właściwie wypaliłam ją, bo było to łatwiej niż ciąć po tym plastiku. I nałożyliśmy pod korek. A natomiast butelkę do pokrywki na dole przyczepiliśmy klejem na gorąco. Tak, ostateczny etap to napełnienie tego karnika ziarenkami. No, możecie przystąpić po kolei. Najpierw może Polusia. Mama przykleiła to klejem na gorąco takie paseczki. Plastikowe paseczki, żeby nie leciało tak szybko. Odkręć górę. Nie umiem. No, mocno, mocno. Lilianka, pomóż jej. Nie ciągnij za ten daszek. Okej, okay, wszystko dobrze. Teraz włóż tam lejek. Lejek. I jeszcze powiedzcie, co tam jest w miseczce, czym będziemy ptaszki karmić. Jajeczko. Ziarenka. Rodzynki. Nie rodzynki, tam jest kasza. Ziarenka różne, takie kasza. To jest kasza jaglana. Ziarenka jest. I jeszcze siemię lniane. Kasiuzo. I kasza gryczana, nie palona, bo nie można dawać ptaszkom palonej kaszy. Dlaczego? Bo to jest niezdrowe dla nich. Aha, Polusia ma swoją metodę lepszą, tak? Nie. I co? Wysypuje się dołem? Wysypuje się dołem? Mama, nie działa naprawdę. Polusia ma rację. Coś za cienki lejek. Może jakiś inny sposób trzeba wymyśleć? Na przykład możemy zrobić z kartki rulon i w ten sposób będzie łatwiej sypać. Mm-hmm. Może już wystarczy, żeby... Albo jeszcze nie. Mieli na zapas. Okej, okay, napełnimy to i pójdziemy zawiesić karmniki. Ale nie do końca. I w ten sposób pomożemy naszym małym przyjacielom przetrwać zimę, czas, kiedy będzie mało dla nich jedzenia. Mhm. Mieszkamy w mieście i ptaszki nie mają tak dużo pożywienia w mieście. Musimy im pomagać, tak? No. Skrzydła swe.
Materiał został przygotowany przez rodziców, wolontariuszy i dzieci z grupy facebookowej Skarbnica. Bardzo Wam dziękujemy za Wasz udział, zaangażowanie, pomysły, pomoc. A Was, drodzy widzowie, bardzo prosimy o wsparcie projektu korekty i wydania podręczników, na bazie których robimy ten materiał, Gracelink. Poniżej w opisie znajdziecie link. Dziękujemy i do zobaczenia. Cześć! Witam Was znowu. Chciałem Wam tylko pokazać to, co Wam mówiłem, że przez to, że u nas tak ciągle padał deszcz, to zobaczcie, co zrobiły kaczki z naszą małą łączką. Zobaczcie, tutaj mieliśmy kiedyś piękną trawę, a teraz zobaczcie, jak to wygląda. Co z tym kaczki zrobiły? Całe jedno wielkie błoto. Widzicie to? Niezłe, co? Jak się przyjrzecie, to w tym błocie zobaczycie ślady nóg kaczek. Zobaczcie. Widzicie? A tu też idzie jakaś kaczka. Tu też utknąłem. Trzeba uważać. No. A może chcecie, żebym Wam co środę opowiadał coś o moich kaczkach? Zastanowię się. A jak chcecie się ze mną spotkać, to napiszcie maila, który jest w opisie. To pa!